Ojej, taka teza, każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę. No mam nadzieję, że nie, bo ja bym nie chciał wojny, ale mam nadzieję, że jeżeli nawet tak jest, to za wojnę może służyć coś innego niż wojna kinetyczna, jak to się teraz ładnie mówi. Trochę pretensjonalnie mówi, wojna kinetyczna to jest ta wojna, a wszystko inne nazywa się hybrydówką dzisiaj. Także mam nadzieję, że obejdzie się hybrydówkami i jakimiś tam niesnaskami społecznymi. Można, jeżeli to powiedzenie jest prawdziwe, można to opędzić tym bez mordowania się jakimiś tysiącami. Ale coś w tym jest, jak we wszystkim prawie. To znaczy, była taka teza na przykład, że ruch 68 roku, czyli tych w ogóle tych lat 60., ten taki antywojnowietnamski, hipisowski, to pochodziło stąd, że na przykład Francuzi i Amerykanie słuchali o tej Normandii, o tym Resistance i też chcieli być trochę heroiczni, zrobić coś heroicznego i dlatego zaczęli, tak jak tamci walczyli z faszyzmem, to oni ten aszyzm zaczęli dostrzegać wszędzie i nigdzie i szukać, łowić go, zwalczać go. Więc w sumie to nawet w tym sensie rzeczywiście, no każde pokolenie musi mieć jakieś dążenia. Niestety, bo większość ludzi jest głupia i lepiej, że siedziała na dupie i oglądała telewizję albo się masturbowała. Tak by było najlepiej. Jeszcze Andrew Yang by im dał jakieś tam pensję obywatelską i byłby z nimi spokój. No ale niestety, i dlatego ja uważam konsumpcjonizm i bierność za dobre zjawiska swoją drogą, tak przy okazji. Natomiast niestety troszkę tak jest, no i bo doświadczenie jest słabo przekazywalne i a nawet jeśli to się koślawo zazwyczaj to rozumie, że się na przykład uważa kaczyzm za wcielenie czegoś z przeszłości na przykład albo inny tam trumpizm. Więc a przy czym te walki są inne zupełnie, te przepychanki polityczne są inne. No i to jest ten problem, że nie możemy na zasadzie. To troszkę jest tak, że Druga wojna światowa się tyle ludzie pomordowali, że jesteśmy ostrożni, to jest dobre, ale myślę, że przed wojną chroni nas bardziej bomba atomowa, bo jej nie rozumiemy, się boimy i bardzo dobrze. Ludzie powinni się bać troszkę bomby atomowej, bo się kiedyś się bali Boga, teraz się boją bomby atomowej. Ma więcej sensu i bardzo dobrze, niech siedzą na dupie i nie robią rewolucji, bo rewolucje prawie zawsze są szkodliwe. Jak patrzymy na rewolucję, mówię prawie, bo to nie jest tak. Było, na przykład Karol I zrobił wszystko, żeby mu łeb uciąć, ale przez monopole, głupią politykę i tak dalej, średniowieczną politykę w XVII-wiecznym kapitalistycznym kraju generalnie. Więc czasem tak, ale zazwyczaj te same rzeczy można ewolucyjnie przeprowadzić. W końcu Francja, dajmy na to 94 roku, nie jest bardziej postępowa niż Józefińska Austria na przykład, a Józefińskiej Austrii się nikt na ulicach nie zabijał, prawda?